Sama cicha taca, same banknoty lecą, zawsze. Weź mi lepiej zapnij guzik, bo nie mogę, bo nie mam ręki. Przestań, a co ja jestem, żeby ci guziki zapinał, suwaki, jeszcze może inne rzeczy. Zapinaj mnie, a ja będę zapowiadał. Się, daj kurzek rzędę, to wyżej siędę. Nasi kolejni uczestnicy, proszę Państwa, są jak kot Schrödingera, bo niby ich miało nie być, a jednak są. A wszystko to w związku z tym, że inni uczestnicy mieli być, ale ich nie ma. Proste, nie? Pierwotnie nie dostaliśmy się do 40. Natalia Sienkiewicz i Adam. Od razu byliśmy pewni tego, że przejdziecie do półfinału. Niestety nie znajdziecie się w ścisłej 40. Było nam bardzo smutno z tego powodu, bo chcieliśmy pokazać jeszcze więcej. Adam i Natalia przeszli do półfinałów, ale z przyczyn losowych musieli zrezygnować. Weszliśmy na ich miejsce. Cieszymy się, że możemy pokazać wam jeszcze więcej. Pierwszy raz widzieliśmy taki występ w naszym programie od 11 lat. Cyrk jest magiczny. Gdy rodzice usłyszeli, że chcę iść do szkoły cyrkowej, to niestety nie popierali tego. Moja droga cyrkowa zaczęła się jeszcze na Ukrainie, jak miał 11 lat. Pomysł z monocyklem to stało tak, że zobaczyłem, mam talent i tam robili coś podobnego. Mnie bardzo się podobało tam i stwierdził, że chciałbym to spróbować. A, siadaj. Sorry. Treningi są długie i ciężkie. Podchodzimy do tego ambitnie i chcemy, żeby to było perfekcyjne. Występ półfinałowy będzie na pewno troszeczkę inny. Chcemy pokazać się też od tej, że tak powiem, demonicznej strony. Chcemy pokazać coś nowego, czego jeszcze nie było. Każdy z nas mógłby uczyć się od Bogdan Sito, jak być mężczyzną. Czyli jak zachować równowagę nawet w sytuacji, kiedy kobieta wchodzi ci na głowę. Uczmy się, patrzmy. I utrzymać ją.